To jest program Nie z tej Ziemi, ja nazywam się Witold Pieniążek i zapraszam Państwa na spotkanie z historiami tak nieprawdopodobnymi jak scenariusz filmu science fiction, z tym, że tutaj scenariusz napisało życie. Dzisiaj historia pana Jana, bibliotekarza z Warszawy, który przeżył spotkanie z obcą cywilizacją. A jak było? O tym porozmawiałem z panem Janem. Zobaczmy. Te książki to jest całe moje życie, to jest cały mój świat. Ja rozmawiam z nimi od 40 lat, one ze mną, ja nie wyobrażam sobie innego życia. Proszę pana, ja już zamknąłem bibliotekę, nie wiem, było po 19, po 20. No i nagle słyszę taki szelest w książkach, myślę sobie, co to za osoba jeszcze się tam może plątać, czyżbym kogoś nie zauważył. A druga myśl była taka, że może usnąłem przy jakiejś książce i to jakaś wizja senna. Ale patrzę, czterech zielonych stworów idzie w moją stronę. Jeden podaje mi rękę, tak. No to ja też mu podaję tę rękę. No i mówi do mnie ten stwór, zaprowadź nas do łazienki, musimy skorzystać z łazienki. No to nie zastanawiałem się, bo to brzmiało jak rozkaz. No i poszedłem z nimi do tej łazienki. Weszli we czterech do tej łazienki, zamknęli się. Potem te drzwi się szybko otworzyły. Ten jeden stwór pokazuje na mydło i mówi, to jest wasz cudowny ziemski wynalazek, proszę nam go podarować. No to otworzyłem szafkę, tam był zapas mydła, wzięli wszystko, zaczęli mnie całować po rękach. Dobrze, że mnie nie poprosili o rękę, bo po co mi opcja cywilizacja w rodzinie. No i poszli sobie wreszcie, modliłem się, żeby sobie poszli, no i tak zrobili. Zaimponowało mi to, że obca cywilizacja jest tak zafascynowana myciem rąk. Dla nas to taka pospolita czynność, a oni to traktują jako jakąś ceremonię, jakąś wielką uroczystość. To imponujące. Pan Jan powiedział mi, że obca cywilizacja kładzie nacisk na ludzkie sprawy, takie jak mycie rąk. Może więc obca cywilizacja wcale nie jest taka obca, jakby nam się wydawało. To był program Nie z tej Ziemi. Ja nazywam się Witold Pieniążek. Do zobaczenia.